Wymiana uczniowska. Svelki, potencjał podwójnego supernumeru jest tak ogromny, że wszystko może się zdarzyć. Można nawet znaleźć się na lotnisku na Litwie w wielkim powitalnym tłumie. Poważnie, udało ci się zamówić 1000 sztuk szarańczy przez internet? Tak, bomba, co? Sprzedają je sklepom zoologicznym do karmienia ptaków i jaszczurek. Ale moje będą użyte do numeru na światową skalę. Czegoś takiego nie było od tysięcy lat. Umieram z ciekawości. Żeby ten numer z szarańczą naprawdę wypalił, będę musiał jakoś zebrać mnóstwo... Proszę wszystkich o uwagę. Następny piątek to dzień komputera. Prezes firmy, która zainstalowała nasz nowy system komputerowy, będzie naszym gościem podczas specjalnego apelu. Oczekuję, że wszyscy uczniowie będą zachowywać się wtedy nienagannie, zwłaszcza pan, panie Larkin. Dziękuję. Ktoś tam na górze musiał chyba mnie usłyszeć. Proszę Chen Larkin do mojego biura. To tak, jakbym dostał prezent urodzinowy i świąteczny naraz. Siostrzyczka ma jakieś kłopoty? Może tymi swoimi pomponami potrząsała niezgodnie z regulaminem. Zobaczmy. Przypominam, że ta uczennica, którą przydzieliłem tobie, czyli Litwinka Nikola, ma być odebrana dzisiaj z lotniska. Tak? A ja myślałam, że pan zwyczajnie sobie ze mnie żartuje. Czy ja wyglądam na żartownisia? Nie. To bardzo miło, że pan o mnie pomyślał, ale zrezygnowałam z programu w zeszłym roku po tym, jak ominął mnie Paryż, Londyn, Rzym. Ojej, Nikola, mogłeś mieć słodziutką dziewczynę z Litwy u siebie w domu. Wiesz, według mnie należy być gościnnym dla obcokrajowców. Tak więc powodzenia! Zwłaszcza jeżeli chodzi o słodziutką dziewczynę z Litwy. Panno Larkin, to sugestia nie do odrzucenia. Bardzo chętnie bym się zgodziła, ale nie mam czasu, żeby zająć się... Daj spokój, Jen. Przecież codziennie co najmniej 3 godziny gadasz przez telefon. Możesz poświęcić ten czas litewskiej koleżance. Jesteś to winna szkole. No więc, jeśli ograniczę trochę te rozmowy... Dobrze. Nikola będzie na lotnisku dziś o 5:00. Nie spóźni się. Wielkie dzięki, durny ubie. Zapłacisz mi za to. Już gotowe, proszę. Niech pan spojrzy. Z dowolnego miejsca w szkole może pan w pełni kontrolować system komputerowy. Proszę. Żadnych rozmów na korytarzu. Dziękuję. To brzmi jak muzyka dla moich uszu. Bardzo się cieszę. To pierwsza szkoła, która wdrożyła cały nasz system. Jeśli piątkowy pokaz dla innych dyrektorów zakończy się sukcesem, to pańska placówka dostanie premię. To dopiero jest muzyka dla moich uszu. Gdy szkoła w East Gackle wchodzi w erę komputerów, połączenie tradycyjnej szarańczy z technologią informacyjną da nam podwójnie super mega kosmiczny numer. Andy, skoro tak ochoczo zaoferowałeś dyrektorowi usługi swojej siostry, to teraz pomożesz jej zajmować się Nikolą. Pewnie, z przyjemnością zaopiekuję się Nikolą. A tutaj zrobiłem mój wielki numer z ratusza. Oj, Andy! W moim kraju zostałbyś królem! Dobrze, włosy okej. Zęby nieporośnięte nalotem. Jen, już jesteśmy! Trzeba być zawsze przygotowanym na pocałunek słodkiej Litwinki. Nikolaj, to jest Andy. Zapomnijcie, o czym mówiłem. Spójki, Andy. Ja, Nikolaj, nie mówić dobra język. Przynosić tobie, pani domu, kaszanka własnej roboty. Dziękuję ci bardzo. Kaszanka. A to co? Bardzo piękna. Dużo RAM, tak? I dużo megahertz, tak? Mm-hmm. Nikolaj, to jest Jen. O, wybierasz się na pogrzeb? Czy ona już tu jest? Czuję, że Nikola może być miłością mojego życia. Proszę, ja nie będę stał ci na drodze. Nikolaj, nie Nikola. Powiedz, Nikolaj, lubisz jakieś filmy, muzykę, czy może wolisz potańczyć? Tak, tak, komputer, ekstra. Ale jesteś zabawny, mamo, świetny, co? Ten gość ma doskonały gust. Nie, Terry, Nikolaj nie jest wschodnioeuropejską dziewczyną o wyglądzie modelki, tylko ekstra chłopakiem z zabójczym ciałem. Craig? Kto to jest?
Słuchaj, on ostatnio w ogóle nie zwracał na mnie uwagi, a Nikolaj jest taki przystojny i ma taki romantyczny akcent. Zobaczysz, przyjdź do Fasolburgera. Andy, Jen wczoraj zmywała naczynia, dzisiaj jest twoja kolej. Wiem. W naszym kraju to gość ma ten zaszczyt, że zmywa naczynia. O tak, jasne. Tak samo w moim kraju. Czyścić też podłoga i buta. Taki układ mi odpowiada. Nie musisz czyścić mi butów, ale przydałoby się ogarnąć sypialnię. To ta na górze po lewej. Pościeli nie trzeba zmieniać. Nikolaj, kochać komputer. Megaherce dobre. Twardy dysk, firewall. Chyba całkiem dobrze zna się na komputerach i jest mistrzem świata w myciu szklanek. Wiesz co? Ta jego wiedza mogłaby się przydać do rozpracowania systemu komputerowego w szkole. Sądzę, że może już awansować z domowej zmywarki na asystenta technicznego. Nieźle, jakbym nie patrzył przez szkło. Jak mamy wyciąć superkomputerowy numer, skoro nie umiemy nawet odrobić pracy domowej z informatyki? Nikolaj, zmyć naczynia i psa. Ekstra, wielkie dzięki. Zastanawialiśmy się właśnie z Danym, jak dobrze znasz się na programach komputerowych. Komputery? Tak, Nikolaj kochać. Niedobrze to robić, Andy. Nikolaj zrobić. Java, nie Linux. I kodowanie. Ojej. Dla ciebie to jest banalne. Chodź, Nikolaj, wychodzimy. Co? To. Chcę mu pokazać miasto, tak jak obiecałam dyrektorowi Derosie. Fiki, komputer. Widziałeś, jaki on jest w tym dobry? Jeśli uda nam się, znaczy Nikolajowi, rozgryźć ten nasz nowy system, to połączymy numer technologiczno-komputerowy z antyczną plagą szarańczy. A więc, Nikolaj, jakie lubisz filmy? Ja kochać komputery. Tak. A może masz swoją dziewczynę na Litwie? Nie. A ty macie komputery? No pewnie. Ile megahertz w twoja komputer? Nie mam pojęcia. On mieć komputer. Nikolaj, zobaczyć. Wygląda spoko. Szkoda, że z niego taki świr. Komputer pana fajny. Patrz, przyszedł Craig. Dokąd on poszedł? Kurczę, jesteś genialna. Serio? Craig wyszedł, dlatego że zobaczył cię z Nikolajem. Jest zazdrosny. Och, sądzisz, że to dobrze? Pewnie. Sama przecież mówiłaś, że za mało uwagi ci poświęcał. A zazdrość to najlepsza przyjaciółka kobiety. Powiedz, co to jest Craig? Moja antyczna paczka przychodzi dzisiaj. To będzie odlotowy numer. Co to jest ten numer? Spokojnie, kolego. Zanim wrócisz do domu, dowiesz się tu wszystkiego o numerach. Andy naucza Nikolaj dobra angielski. Nikolaj mieć test do szkoła komputerowa. Spoko. Tak cię nauczę angielskiego, że z palcem w nosie zdasz każdy test, a ty pomożesz nam odrobić numerancką pracę domową. Chodźmy, Nikolaj. Ale on miał właśnie robić z nami pracę domową. Odczep się teraz od niego. Nie zapominaj, że to mój uczeń z wymiany. Coś mi się tu nie podoba. Wiesz, Jen powinna zmienić odżywkę do włosów na lepszą. Ma tyle rozdwojonych końcówek. Nie o to chodzi. Jen coś kombinuje. Nikolaj nie jest typem idioty, jakich ona uwielbia. Nie robi też za nią prac domowych. Mimo to ona stale go gdzieś ciągnie. O, cześć, Craig. Craig absolutnie nie wygląda na szczęśliwego. Też byś nie był, gdybyś chodził z moją siostrą, chociaż trzeba przyznać, że wygląda dzisiaj nieco gorzej niż zwykle. Jen bawi się grając na jego zazdrości. Jak to ona, myśli wyłącznie o sobie, a Nikolaj mógłby pomagać mnie. Chyba pora dać Nikolajowi obiecane lekcje angielskiego. Jen, Nikolaj miał się ze mną uczyć do testu językowego. Ach tak, dobra, skończyliśmy już nasz mały spacerek. Jen, ciągle zabierać Nikolaj, chodzić i chłodzić. Nikolaj nic nie rozumieć. To normalne. Trzeba ją wyprowadzać na spacer kilka razy dziennie. A ty musisz wreszcie zacząć mówić jak nastolatek, a nie komputer pokładowy robota. Powtarzaj za mną. Weź no koleś, wyluzuj. Weź no koleś, wyluzuj. Tak szybko skończyłeś z Nikolajem dzisiejszą lekcję? To wyjątkowo pojętny uczeń. Dobra, przejdźmy teraz do naszego numeru. Odkąd zainstalowali ten nowy system, nie mogę się włamać do szkolnego komputera. Nikolaj sobie z tym poradzi, jak skończy nasze zadania z matmy. Tak, wyluzuj no koleś. Nikolaj robi matma, a teraz pomaga wam komputerowy numer.
Andy pomagać Nikolaj angielski, Nikolaj pomagać Andy komputer. Firewall? Już szedł, tak po prostu. Ha, to jest totalny komputerowy geniusz. Ten koleś nie tylko pomoże mi wyciąć mój super wypasiony podwójny numer, ale może jeszcze uda się potem zrzucić na niego winę. On stąd i tak wyjedzie, więc w zasadzie co mu to szkodzi? Nikolaj idzie z nami na hamburgery. Dobra, odpocznij trochę, stary. Zamknij się, durna palo. Faktycznie, jest bardzo pojętny. Kiedy Nikolaj zaprezentuje wśród ludzi swój dobry angielski, to może Jen odczepi się od niego. Dzwonił Marsz. Kazał ci przekazać, że szarańcza wylądowała. Co ty kombinujesz? Daj spokój, tato. Ja nie mam czasu na kombinowanie. Marsz nie może sobie poradzić ze szkodnikami na trawniku. Aha, tak? Skoro tak mówisz... Czas uwolnić naszą plagę. Dzień dobry. Zamknij się, durna palo. Czy mogę przyjąć zamówienie? Tak, ty głupi papaprańcu, nakarm Nikolaja dużymi wymiotami z podwójnym serem. Wyluzuj, zioma. Wyluzuj, zioma. On przyjechał z Litwy, dopiero uczy się języka. Fruń stąd, ty ciemniaku. Myślałem, że będą trochę głośniejsze. Będą, jak je wypuścimy. A tymczasem uwolnijmy Nikolaja od towarzystwa szalenie zajmujących Jen i Terry. Potem weźmiemy się do roboty. O, zamknij się, ty głupi zakuty łbie. Coś ty powiedział? Wyluzuj no, koleś, dobra. Rwij kapcia, ty ciemniaku. Chcesz lądować głową w dół w koszu na śmieci? O, ja odciągnę Lika i Licza, a ty weź Nikolaja do mnie do domu. Ale z was totalnie skończone matoły. Jadacie żygi, tak? Zamknijcie się. Wiesz, niestety musimy już iść, ale ty zostań z Danem. Odkąd zaczęłyśmy się z nim pokazywać, nasza popularność spadła. A co będzie z moją popularnością? Siema, durna palo. Chyba przy okazji mojego najnowszego podwójnego numeru zemszczę się na Liku i Liczu. Zamknij się, oblechu. Lepiej zabierzmy go do domu. Chyba nauczył się języka zdecydowanie za dobrze. Dobra, puść teraz kawałek z komputera Derosy. Niniejszym ogłaszam, że osoba, która napisała sprayem na moim samochodzie głupi ćwok oraz dyrektor jest debilem, zostanie dożywotnio zawieszona w prawach ucznia. A teraz uważaj. Zacznij od słowa jest, wytnij to M stąd i doklej tu. Daj to całe T i K stąd, o tutaj A oraz I na koniec. Odtwórz. Jestem taki głupi. Umiem też robić muzyka z komputer, wiesz? Muzyka z komputer fajna. Muzykę też na pewno do czegoś wykorzystamy, ale musimy się śpieszyć. Zostały nam już tylko dwa wieczory. Posłuchajcie, dzień komputera odtąd stanie się dniem podwójnego super numeru Andy'ego. Nie mogę w to uwierzyć, nareszcie jest dzień numeru, to znaczy dzień komputera. Masz wszystko, żeby zająć się Likiem i Liczem? Bankowo, operacja Durne Pały jest już gotowa. Szarańcza też czeka i rozwinie skrzydła w momencie, gdy rozsunę zasłony na scenie. Za pomocą tego. Nikolaj to zrobić. Nikolaj mieć wczoraj test angielski. Andy pomóc Nikolaj. Nikolaj pomóc Andy. Wyluzuj no, koleś. On chce powiedzieć, że przerobił pilota od telewizora na pilota od numerów. Kontrolujemy dzwonek szkolny, zasłony, wszystko. Nowy system komputerowy działa wspaniale, panie Grafton. Fruwaj stąd, durna palo. Dzwonek nas uratował. Gdybym to miał kilka lat temu, inaczej wyglądałoby moje życie. Jak pan widzi, nasz nowy system komputerowy działa absolutnie bez zarzutu. No to zaczynamy zabawę. Ej! Co tu jest grane? Hej! Normalnie nie mogę włączyć komputera. Ten przycisk cały czas mi ucieka. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Oczywiście, od czasu do czasu może wkraść się błąd. Nic nie rozumiem. Co się tutaj dzieje? Czerwony alarm, czerwony
Zielony alarm, wirus zniszczył wszystkie twoje pliki. Larkin, czy ty miałeś z tym coś wspólnego? Andy jest najgorszym uczniem w klasie. Nie odróżnia jeszcze bitów od bajtów. Potrafi tylko surfować po internecie. Super. Nie mogę tego wyłączyć. Wirus przejął całkowitą kontrolę nad dźwiękiem. Czy do tego batona i lodów truskawkowo-czekoladowych chcecie miętowe? Pewnie. Podajemy w szkole na obiad lody i batony czekoladowe? Nowy system komputerowy zaprogramował je na cały najbliższy tydzień. Ale komputer układa jadłospis zgodnie z regułami zdrowego żywienia. O, cześć, Craig. Siądziesz z nami? Dobrze. Fruwaj stąd, pusty łbie. Za żadne skarby już więcej z wami nie usiądę. Wasz kolega jest okropnie wulgarny. Super. Zamknij się, durna palo. To robota Andy'ego. A to gnoje. Mówi dyrektor De Rosa. Ogłaszam, że najbliższy wtorek będzie dniem chodzenia tylko w bieliźnie. Każdy, kto założy coś więcej niż samą bieliznę, zostanie zawieszony w prawach ucznia. To na pewno jest sprawka tego Larkina. Muszę się zająć moim beznadziejnym braciszkiem i to zaraz. To odpowiednia chwila, żeby rozprawić się z Larkinem. Jaka jest szansa, że idą tutaj, żeby ci podziękować za opiekę nad Nikolajem? Niewielka. Zbierajmy się. Zarządzam odwrót. Nasza firma jest pod wrażeniem kreatywności i wiedzy informatycznej uczniów uczęszczających do tej szkoły. Dziękuję. Dziękuję, pani Brasno. Jak pan widzi, nasza szkoła jest niezwykła. Wszyscy z tego zbiegowiska. Wiecie, po co dzisiaj tu jesteście? By wysłuchać mojej nowej pieśni. Ruszcie się wszyscy, wstańcie i tańczcie. Rozkazuję, wstańcie i tańczcie, albo zaraz wszystkich zawieszę. Nauczyciele też. Tańczyć i to już. Ciała w ruch. Niech rusza się brzuch. Pokażę wam jak. Tańczą wszyscy w rytm. Nikt nie robi win. Nikt nie stoi z boku. Jazda do roboty. Głos jest mój, ale to nie ja. Andy, nasza piosenka. Niezły hit, co durna palo? Gotów na lika i licza? W każdej chwili mogę zacząć. Możecie zapomnieć o tej premii. To z całą pewnością jest sprawka Andy'ego Larkina. To nie chcę stąd zadziałać. Muszę podejść bliżej. No, teraz cię mam. Muszę normalnie wyłączyć ten hałas. Lik, nie rób tego. Widzicie, jak łatwo można zrzucić winę za ten numer na Lika i Licza? Próbuję ich powstrzymać. Objęło cię! To jest absolutnie przerażające. Tak, nic nie dorówna pięknu natury. O, Lik i Licz mają nowych przyjaciół. Rachunek, proszę. Spadajmy stąd. O! Pan Hutchins, w drugą stronę. Mariance! O, mały włos. No co ty nie powiesz, ale to było genialne. Podwójny numer. Dwa takie mega super numery w jednym. Te krzyki były muzyką dla moich... Czekaj, Larkin. Właśnie tu wszyscy o tobie rozmawialiśmy. Za twoje ostatnie numery postanowiłem zawiesić cię na rok, chyba że podpiszesz ten papier i zgłosisz się na ochotnika do udziału w tym litewskim programie wymiany uczniowskiej. To był mój pomysł. Czy wiesz, że przez te twoje lekcje Nikolaj oblał test z angielskiego i w związku z tym nie dostał stypendium w szkole komputerowej? O, nie przejmuj się, Andy. Firma pani Graftona zapłaci za szkołę Nikolaja. Fruwaj stąd, durna palo! Chcę, żeby Nikolaj pracował dla mojej firmy. Nie widziałem tak kreatywnego informatyka. Pomyślimy o lekcjach angielskiego. Moi rodzice nie zgodzą się, żebym pojechał tak daleko. Nie bądź tego taki pewien. Jesteśmy tobą bardzo rozczarowani. Nie mam mowy, żebym poleciał na Litwę. Zwijam się stąd. Już nie żyjesz, Larki.
Więc jaka pogoda jest o tej porze roku na Litwie? Na szczęście moje numery można wykręcać wszędzie. Niestety, wszędzie też reagują na nie jednakowo. Cóż, muszę lecieć. Zamknąć się, durne pały. Cwejki! Pały!